obłęd. Gdzieś tak o godzinie 3, 2 godziny po zaśnięciu, to ja jestem totalnie pogryziony. Widzi pan, pozbierane. W przypadku tamtego pokoju, tam po prostu leży tona gazet, innego rodzaju rzeczy i po prostu nawet tego łóżka nie da się otworzyć. Dobra, dobra. To pan i tak stąd będzie przenosił. Zobacz, pan nawet w tych miejscach, nie? O cholera. To są odchody. Na jakieś nie, po prostu. Nie. Tak, te czarne plamki to są odchody. Cześć, witam was serdecznie. Jadę aktualnie na zlecenie do starszej, uroczej kobiety, która opowiadała mi swoją historię przez telefon, że boryka się z problemem. Nie była w stanie później potwierdzić mi, że są to faktycznie pluskwy. Jednocześnie z opisu, który przekazała mi dosyć dokładnie przez telefon, no z dużym prawdopodobieństwem uważam, że faktycznie w tym mieszkaniu pluskwy mogą być, ponieważ pani określiła owady, które znalazła w swoim mieszkaniu w okolicy łóżka, jako ciemne, brązowe owady, kształtem przypominające taką łezkę, kształtem przypominające pestkę jabłka, więc z tego opisu, z tego co usłyszałem, na 99% podejrzewam, że faktycznie mogą być to pluskwy, ale jakby no nie mam 100% pewności, ponieważ jeszcze nie byłem w tym mieszkaniu i pani też z racji wieku nie była w stanie wysłać mi zdjęcia tych owadów, które znalazła, ale opis wskazuje, że faktycznie mogą być tam pluskwy, dlatego jadę już na miejsce. Za dosłownie 6 minut będę już pod blokiem i przeprowadzę inspekcję najpierw łóżka, pierwszego, drugiego i wszystkich innych, żeby potwierdzić, że faktycznie w tym mieszkaniu pluskwy występują, ponieważ bez potwierdzenia i 100% pewności, że problem w tym mieszkaniu z pluskwami występuje, nie przystąpię do działania. Dlatego podjeżdżam na miejsce i za chwilkę widzimy się w środku. Jadę już do mieszkanka i za chwilkę będziemy widzieć, jak wygląda sytuacja. Dzień dobry. Witam. Rymska Wiosła. Mogę nagrywać swoją pracę? Mogę. Dziękuję ślicznie. Jaki ładny kotek, czy kotka? Kotka. Dobry. No. My też mamy młodą kotkę. Ona właśnie młoda, ale... Ale podobno, nasza tylko, że cała taka plaszkowana, ta ma trochę białego jeszcze, nie? Dzień dobry. Dobrze, proszę opowiadać, pokazywać, co się dzieje, gdzie państwo dobra śpią. To może Asiu, ty zacznij od tego. Słuchaj. Proszę zobaczyć, tak to teraz to masa widać, odchodów, bo ja tępiłam, ale... No odchody są, tylko gdzie jakieś owady są. I tu ktoś śpi, pani, pan? Ja. Pani. A, tutaj, dobra. Aha, i to na ścianach też, to widać, że to coś po prostu... Przepraszam, to dobra. Tak, bo to nie zdążyłam. Tutaj położyłam, bo mnie niestety kotka nasiła. No. Nie, ale ja mówię, że na ścianie widać ślady po prostu po owadach, które chodziły po zagniataniu. Tak. A tutaj widać całe gniazdo i tutaj. Całe było tu. No. O Jezu, malutka, no nie podchodź mi to. I tu mamy pierwsze duże gniazdo, czyli faktycznie to mamy pluskwę, no. Tak. Nie wiem, on nie w ogóle. Oj, tutaj jest. Męża tak samo. Nie ma pani zmian na skórze żadnych? Żadnych. Natomiast córka przyjechała. No. I spała tam w tym dużym pokoju. I no tam faktycznie na rękach nic nie widać. No nic kompletnie. To podrapania no po chodzie. Nie, no tak, ale żeby jakieś takie pogryzienia, to nic. Nic kompletnie. Nic. I córka przyjechała, jak ją jakaś jedna dorwała. Okej, okay, i córka gdzie wtedy spała? W dużym pokoju. Dobra. Asiu, a tutaj... zaraz, może tu. Jest dobra, tu mamy... Asia! Tu. A, sorki. Chyba to tu też, prawda? Znaczy dezynsekcji poddaję całe mieszkanie, nie pomijam żadnego pomieszczenia, żeby później nie było, że... No właśnie, że coś poszło nie tak. Dzieci inne, to ma dla maluszka rzeczy... Dobra, a tutaj śpi kto?
Tutaj w tej chwili nic. To jak przyjedzie z Anglii, to śpi. Okej, dobra. Przejdzie pan sobie, ja tutaj. Tak, dobra. Chcę sobie podnieść. To jest tak. Chyba istotne. Czyli to łóżko jest używane rzadko, to jest powiedzmy dla gości, tak podsumowując. To jest pokoik naszej córki, która teraz dobra. Powiedzmy tylko przyjeżdża. Dobra. No tutaj na pierwszy rzut oka nic nie widać. Nic nie widać. Ale i tak to trzeba zadziałać, bo... Ale ona, no niestety ją dopadają. Okej, ale ona, córka jak przyjedzie to śpi tu, czy gdzie ona spała wtedy, co miała tej zmiany? W dużym pokoju, dobra. Ale, o, tu z poduszki wychodzi, nie widać teraz nic. On tu może coś, nie, sznurek. Dobra, tylko później też jest tak, te takie rzeczy wierzchnie to trzeba będzie wyrzucić do pralki, okej? Okay? A tak, wiadomo, tak. Dobra, tak. Idziemy do kolejnego pomieszczenia. Dziecinne, tam... To też do prania będzie można wrzucić jeszcze raz. Dobrze by było. Dobrze. Dobra, to mamy drugi pokój. I tu mamy duży pokój. Niestety ją, jak się to rozłoży, to ją też gryzą. Tutaj. No bo to, no nie wiem, przenosiliśmy, bo to jest w sumie nowe możemy łóżko. To rozłożyć. To no. Ja sobie porozkładam, ale tu już widać, jak się Państwo przyjrzą. Ale tu już, tu już jedna zasuwa. Na pewno no są. Właśnie, o, jest, tak. O, jedna. No. O Jezu, pani. Ile ich tam włoży. No. To przeniesione są po prostu. Dobra, i tu śpi kto? No tu właśnie jak przyjeżdżają dzieci, to... Tutaj to, mamy kolejne. To co można miejscu. Zdjąć, jeśli to... Nie, bo jak tutaj coś jest, to pani to zaraz przyniesie, to już musi zostać. Właśnie. Tak, o, bo widzisz pani jak zasuwa? Aha. Jedna, druga. A i to. No. No dobra, i jeszcze więcej pokoi mamy, czy to już dobra, jest wszystko? Jeszcze najtrudniejszy jeszcze. Pokój, niech pan za mną. Proszę. Niestety pokój. Proszę. No. Proszę za mną iść. Co się w tym pokoju dzieje? Jakby jakie jest przeznaczenie tego pokoju? Ja tu śpię. Tu pan śpi, okej. Okay. Poproszę tutaj. Proszę pana. Tam jest sagaria. Widzi. To chyba pan przejdzie. Mhm. O, proszę zobaczyć. Obłęd. Gdzieś tak o godzinie 2 godziny po zaśnięciu, to ja jestem totalnie pogryziony. A widzi pan, pozbierany. Mogę sobie ten słoiczek wziąć? Może. Pan. Rewelacja, dziękuję. Mogę panu jeszcze drugi. Dać. Nie, a ma pan drugi słoiczek? O, dużo mam. Tak? Masz, o Jezus Maria. Ja pan w ogóle nie wchodzę. Nie wchodzę. No, ten słoik rewelacja. Już mi się podoba. Ja naprawdę mogę panu jeszcze drugi albo trzeci. Ale to ma pan taki już gotowy, czy musiałby pan nazbierać? Co? Ma pan taki słoik już gotowy, czy musiałby pan nazbierać ich? A nie, to do zbierania, bo ja je potem topię. No, wywalam je, no, po prostu. Tu jest ze 100, co najmniej 100. No, elegancko. Fajnie. No dobra, jakby powiem państwu, że problem jest i to nie jest mały, nie? Tam u no pani w właśnie. Tym łóżku jest, się dzieje, w tym tutaj no, łóżku ja się dzieje, no i tu u pana to jest w ogóle Armagedon. Tu u pana to jest w ogóle Armagedon. A najgorzej jest tak, że no tu po prostu przy tej ilości gratów, to powiem państwu, że to jest dramat. One są wszędzie, w tych gazetach wszędzie. Zostawmy to, bo ja wie pan, ja miałem już tu zrobić porządek w tym, z tym i z tym, ale niestety ciężko zachorowałem i teraz dopiero wychodzę z tego. Tutaj nawet nie da się tego łóżka podnieść, wie pan co, żeby co go jakkolwiek się tu dostać. To znaczy, tam gdzie może się pan dostać, to niech się pan dostanie. Tutaj w tych gazetach przecież, tu jest jedno wielkie siedlisko. Tak? No to jak pan sobie zerknie, to tutaj przecież za tym, no to jest dramat to. No pan zerknie, przecież tu jest kurde cały ogólny. O rany, tego to nie widziałem. No. Przepuści mi pan. Ach, dobra. Powiem państwu, że jest, to jest dramat.
To jest dramat. Dopóki wy nie zrobicie jakiegoś porządku tutaj z tymi zawalonymi rzeczami, to moja, że tak powiem, pomoc tutaj na niewiele się zda. Ponieważ co z tego, że ja, jakby preparat działa kontaktowo. Dobry. Ja opryskam te miejsca, no. Te owady będą miały kontakt z tym preparatem, ale one są pochowane tak głęboko w tych wszystkich różnego rodzaju głowach kartonów wszystkich, że zanim one wyjdą, to minie pół roku. Dobra, ale może pan to zrobić? To ja potem... mogę to zrobić dzisiaj, tylko ten efekt nie będzie stuprocentowy. Bo dobra, żeby pozbyć dobra. Się... Że, ja już tylko kończę. Żeby mieć, powiedzmy, sukces, tak, w zwalczaniu pluskiew na zasadzie takiej, że my się ich pozbywamy na zawsze, to muszą jakby zadziałać dwie rzeczy. Ja wykonuję z jednej strony swoją robotę najlepiej jak potrafię, ale państwo z drugiej strony musicie pousuwać rzeczy, które po prostu tutaj zalegają. Dobrze. I to jest problem, że jakby co by tu nie było zrobione, jaki preparat nie użyty, jaka metoda nie była jakby wdrożona, to to wszystko będzie tak naprawdę połowicznie. No nawet tutaj, gdzieś tam w tych krzesłach nawet tutaj one siedzą. Nie? A tu jeszcze też mamy jakieś łóżko, czy nie? Nie, nie, tak. Tu już nie. A, bo drugie wejście. Tam mamy werandę, ale też tam... Dobra, umówmy się, że tak, bo wie pan, ja akurat no, przez ładnych pół roku w ogóle byłem nie do uszyty, no. Zapalenie odszedł. Bo teraz kolejna rzecz taka, nawet żeby wykonać dezynsekcję łóżka, to łóżko trzeba otworzyć. Tak, w przypadku tamtego pokoju, tam po prostu leży tona gazet, innego rodzaju rzeczy i po prostu nawet tego łóżka nie da się otworzyć. Dobra. Ale to, co pan może, to niech pan zrobi, dobrze? No tak możemy się umówić, że to, co ja jestem w stanie zrobić, to ja zrobię, tylko tak jak mówię, w przypadku pani pokoju efekt jest. W przypadku tego pokoju tutaj efekt będzie. W przypadku tego łóżka tutaj efekt będzie. W przypadku tego pokoju efekt będzie... No będzie... 30%. Nie, no będzie taki, jaki będzie. No. Tyle, że to też nie ma sensu, bo w momencie, jeżeli ja zrobię cokolwiek tu, to pan i tak stąd będzie przenosił. Zobacz, pan nawet w tych miejscach, nie? O cholera. To są odchody. Na jakieś nie, po prostu. Nie. Tak, te czarne plamki to są odchody. I teraz co z tego, że to zostanie naniesione, jak tu wszędzie po prostu one chodzą, one migrują. Ja zacznę to porządkować, ale skoro już pan jest, to niech pan zrobi. Gdybyście mi państwo tego pokoju nie pokazali, to by było wszystko dobrze. Patrząc na to, co się tutaj dzieje, jakby ja muszę odmówić. Jakby przepraszam, ale naprawdę nie jestem w stanie wam pomóc, dopóki te wszystkie śmieci, mówiąc wprost, stąd nie zginą. Tak, oczywiście. Ja się z panem zgadzam, ja się z tym liczę, no. Tylko, że wiecie państwo, w tym momencie zapłacicie pieniądze, a nie będzie stuprocentowego efektu, a nie tego państwo oczekują. Dobrze, no ale no wie pan. Dobra, no, wyjdzie pan sobie tutaj. Nic w tej chwili, no akurat tak się stało, no i. Czyli pewnie tak, że tam będzie sprzątany, tylko nie będziesz tam spał, żebyś mi nie roznosił. No jest trudny temat. Mówię, żeby uzyskać dobry efekt w łóżku, to te łóżko musi być poobracane z każdej strony. Na pewno. Tamtego łóżka nie da się po prostu obrócić. Ja boję się tej sytuacji, że wiecie państwo, jakby zlecicie mi usługę, a za miesiąc zadzwonicie, że problem jest nierozwiązany. Bo jakby... No, ale czy pan rozumie, że ja normalnie z panem rozmawiam, sobie zdaję sprawę. Dobra. No. Dacie radę to państwo posprzątać, bo jednak tutaj te rzeczy, to wiadomo, że to są nie z miesiąca, tylko tu z kilku lat są nazbierane, nie? No oczywiście, bo to są z 25 lat. To pomyliłem się o 24. O, bo to właśnie ściągnęłem z męża kołkę. No tak, to też wszędzie. Czarne plamy, zobaczy pani. Tu było gniazdo. To wszystko czarne. Ja, gdzie mogłem to wpryskałam, tego mówię, a tamten pokój to już... Nie no, tam jest dramat. Tam tu zobaczy pani, tu sobie siedzi. Jeszcze siedzi? No. Aha. No chodź tu, Pysiu, chodź. Ty. Chodź kropka. Ile tu jest z 80 metrów? 88. No, to jest ładny kawał chałupy. Ładny, tylko nie mogę z mężem dojść. To zawsze było tego
Nie rusz mi tych gazet, nie rusz mi tej książki, nie mówię wam, że... Znaczy powiem pani, że... Ojej, kto mnie tu łapką zaczepił? Wszystko jest do uratowania poza jego pokojem. Tak. No. I tak jak musicie państwo być świadomi, ja też o tym mówię, żeby nie było tak, że ja później powiem, że a ten pokój coś tego. Ja mówię teraz otwarcie, że z tamtym pokojem to się nie uda. No to się nie uda, a ja wiem, ale czy on będzie mi roznosił? No to jest trudny temat. No. To jest trudny temat, bo teraz jakby wie pani, im więcej kryjówek, tym jakby trudniej to ogarnąć. Mhm. A wszystkie papiery, gazety, załamania, kartony, Eldorado. Teoretycznie umówiony jestem z tym państwem w ten sposób, że jeżeli uda im się przynajmniej ogarnąć tamten pokój, bo oczywiście z racji tego, że są to osoby starsze, to wiadomo, że ilość nagromadzonych rzeczy zbędnych, które są w tym pomieszczeniu, to jest ich jakby masa i to jest normalne. I ja i większość z was ma po prostu masę niepotrzebnych rzeczy w domu. Tutaj te osoby z racji wieku mają ich troszeczkę więcej, ale no pokój tego pana jest jednak dramatycznie zawalony. I umowa z tym państwem jest taka, że dopóki nie ogarnął przynajmniej tego pokoju na tyle, aby można było dojść swobodnie do tego łóżka i zrobić porządek w tym pokoju, a to wymaga naprawdę dużo pracy, ponieważ to wszystko jest poukładane tam w kostkę bardzo równo, więc to tak naprawdę, jeżeli to się ruszy, to może okazać się, że będą z dwa kontenery śmieci, więc dopóki ci państwo nie ogarną tego tematu, tak jak słyszeliście, ja po prostu nie przystąpię do działania w tym mieszkaniu, ponieważ z 15-letniego doświadczenia wiem, że to nie przyniesie efektu, którego ci państwo oczekują, a nie o to chodzi, aby wziąć pieniądze, a później nie odbierać telefonu od tych ludzi. Dlatego podsumowując, jesteśmy umówieni w ten sposób, że dopóki nie zostanie zrobiony porządek, ja nie przyjeżdżam tutaj i nie podejmuję się działania z pluskwami. Mam nadzieję, że każdy jest w stanie zrozumieć moje podejście. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o takim rozwiązaniu. I widzimy się na kolejnym zleceniu. Dzięki, że byliście. Do zobaczenia i cześć.